Hej, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym, drugim odcinku z FIFA 16 Ultimate Team. A ja znowu zbierałem 5000 końców na paczkę. Co ja się będę tam z wami będę męczył, otworzę paczkę za 5 kafli. To są paczki promocyjne, których sobie nie pootwieram. Ale mogę otworzyć znowu paczkę za 5 kafli. Wiem, może to jest głupota, ale otwieram kolejną paczkę za 5 kafli. Może coś będzie, zamykam oczka. Oj, coś szczerze będzie mocne. O, 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 Calhanoglu. Dobry, dobry Turek. Jurado z ligi angielskiej. Chociaż pamiętam innego, Jurado i Sergio. W ogóle muszę sprawdzić ich imiona. Hakana. O, 4 gwiazdki sztuczek i 5 słabszej nogi. O, dobra karta, bardzo dobra. Zobaczymy jak chodzi na rynku. Za 10 kafli. Da się go sprzedać? O, za 2,5 kafelka. Do obserwowanych. No, fajna paczka. 50% nam się już teoretycznie zwróciło z tego. Bardzo fajnie. Chociaż nie wiem czy go sprzedać. No mam wątpliwości. A co jeśli on się do mojego składu po prostu fajnie zgra? To się zastanawiam. No ale bardzo fajnie, bardzo fajnie. Bardzo fajnie. 2500 już jest w kieszeni. No i okej, już mi znalazło. W końcu. Kurde, musiałem czekać chyba z 5 minut dosłownie. Okej, idziemy w tych czarnych, które polubiłem. Okej, zarządzanie zespołem. Oczywiście ustawionego kapitana ma Calhanoglu, jak i większość jego tutaj. Zobaczymy jak. O, Calhanoglu, kurde, tu wszystko musi mieć. Rzut pod. Jakie ma podkręcenie w ogóle? Zajebiście, on wszystko ma tu idealnie. Jakby nie patrzeć. Nie no, idealny, idealny kandydat. Nie no, wszystko mu powierzę. Jak się postara. Jak ten Turek się postara. O kurde, koleś ma tutaj nieźle złożone BPL. No, będzie miazga. I mam nadzieję, że wycisnę te 3 punkty. No ucieka się na obronę, ucieka się na obronę. Wyciep! O cholera. No będzie gol? Nie ma gola! Nie ma! Boże! Dobrze! Dobrze! Włoch to wychwycił. Piękne. Piękna interwencja. Włoch zna się na rzeczy. Dobrze! Wyciep to. Dobra, podaj. Pięknie. Calhanoglu, Calhanoglu, Calhanoglu! Kurde! Idź, idź, biegnij, biegnij. Może dośrodkować. Dośrodkuj. Dośrodkowanie. A blisko, blisko. Calhanoglu znowu podanie. Jest szansa. Na jest szansa. Pięknie Calhanoglu zyskuje asystę, a Jonathan Soriano drugą bramkę w drugim spotkaniu. Pięknie. Pięknie, no nie, przydał mi, przyda mi się ten Turek. No proszę bardzo. Kolejna bramka. I już wynik 1-0. Pięknie, 32 minuta. Hiszpan robi cuda. No właściwie to Turek, bo gdyby nie podanie Turka. No 81 podań, czuć to. Dobra, Calhanoglu. Ty patrz, wywalczył jeszcze piłkę. Oj, znam tą sztuczkę. Spalony, bardzo dobrze odpizdany sędzia. Wykorzystał ten moment. Germain Defoe chciał strzelić z dobitki, ale bardzo fajnie wykryto. Nawet są już linie pokazane, wróciło to z FIFA 14. Bardzo fajnie pokazany, spalony. Jak dla mnie precyzyjnie dostrzeżony. I Padeli nadal ma czyste konto. Cudownie dograł. O, Calhanoglu tutaj jeszcze próbował z główki w ogóle poczarować. Dobrze. Na spokojnie. Uderzenie. O! Strzelaj! Jest! Niesamowite!
Nie, Turek to jest magia. Kebab to co tu robi to jest magia. Nie. Zostawiam go w tym składzie. No, zostawiam przez wzgląd... Nie, nie wierzę. Nie, pięknie, no z dobitki, ale... Turek... Piękna rzecz. I Sonatan, Boże, Jonathan Soriano, druga bramka do szatni na 2-0. No i myślę, że mecz naprawdę piękny się prezentuje. Dominuje i to dzięki Turkowi. Powiem wam, Turek czyni mi tu cuda. Piękny debiut. 2 razy strzelił, 2 bramki. 100% sytuacja. 3 bramki już w sumie ma w moim klubie w 2 meczach. Piękny wynik. Myślę, że zasłużenie. No, fantastycznie. Gramy drugą połowę. Chciałem, teraz muszę uważać. Jest zawodnik na czystej pozycji. O cholera, Zdobicki. Oj, niestety trafił. Nie ma czystego kąta. W końcu Włoch musiał skusić. Calhanoglu. Calhanoglu! Kurde, jakie strzały robi. Nie, to jest magia. Nie, no, na razie wszystkie jego podania i... No, i strzały naprawdę piękne. Pięknie to wygląda. To podkręcenie. Widzę, że na bramce ma Tima Howarda. Dobra, Calhanoglu, dośrodkuj. To ma być piękne ośrodkowanie. O kurde, to mogło wpaść. To mogło wpaść. Korzystny wynik. Dobrze, cały czas cenne podanie. Jeszcze raz podanie. Dobre podanie. No faul! Kurde. Soriano miał już się do strzału szykować. Dobra. Calhanoglu. Nie wiem, czy nie spróbować im strzelić z wolnego. Aj, pewnie. O kurde! Przecież to mogło trafić. To mogło pójść. Skończyć się celnym strzałem. Dobrze. Calhanoglu! A no, widzę, że to ofensywnie strasznie działa. Ten Turek. Trzeba podkręcić tempo gry. Soriano, Soriano. To mi wygląda na naciągnięty mięsień. Calhanoglu. O! Nie wiem, co to było. Dobre to podanie głową. Calhanoglu! Strzelaj! Jest okazja! Czemu tego nie trafił? Soriano, kurde, to mógł być piękny hat-trick. Naprawdę, to mógł być hat-trick już. O cholera, niedobrze, niedobrze. Podkręćmy tempo akcji. O cholera, nie, nie! Nie! No i kurde, mamy 1 punkt. Szlak by trafił. Lukaku, Soriano. Nie, spróbuję teraz jakoś przyspieszyć. Nie. Teraz trzeba uważać, by nie oddać mu tych 3 punktów. Soriano. Skup się, teraz się skup. Maksymalne skupienie. Wycofaj. Dobrze. Biegnij. Dobrze, odebrał teraz piłkę przeciwnikowi. Świetnie. Kurde, ten Turek. Jakby mógł przynajmniej trafić. No dobra, niech będzie te 2-2. Nie, to nie tak miało wyglądać. No, Włoch teraz jakoś średnio się postarał, nawet zmian nie zrobiłem. Rzeczywiście, grali jak równy z równym i wynik jest jak najbardziej sprawiedliwy. Dobra, Laskowski, niech ci już będzie, że sprawiedliwy wynik. Mamy ten 1 punkt i o 1 mecz dłużej będziemy rozgrywać, co poradzić, ale... No, Lukaku, dobra, miał dobry mecz, bo ten Murzyn mnie też denerwuje czasami. Bez obrazy, że go wyzywam, ale kurde... Belk cały mi musiał zniszczyć plany, ale... Piękny mecz, 2-2. Remis. Przechodzimy do... Trudno, remis jest. Nic na to nie poradzę. Mogło być gorzej. Najważniejsze, że nie narzekam. Coś się w ogóle sprzedało? Nie. A zobaczę też, czy jakoś Turek podrożał, czy staniał. Nic. Nic się nie zmieniło. No nic, ale najważniejsze to, że zagrał u mnie bardzo dobry mecz. O, drugi Turek ma kontuzję, ale powiem tak.
jedną asystę to przynajmniej wyłapał. Strzelać próbował. Co prawda cały czas wybraniał, ale jeżeli by bramkarz był taki cienki bolek, to szczerze mówiąc Calhanoglu mógł nawet hat-tricka wychwycić. A to co on robił na tym boisku dzisiaj, to pokazuje przykład tego, że to jest jeden z bardzo potencjalnych defensywnych pomocników, którzy mogą naprawdę tutaj cuda zabłysnąć. Okej, i tym tureckim akcentem chciałbym zakończyć odcinek. Soriano ma 3 bramki w ciągu 2 meczy. No, kształci nam się tutaj wzór pięknej hiszpańskiej gry w lidze niemieckiej. No, bramkarz tutaj dzisiaj no się nie skupił, Włoch. No trudno, Daniele Padelli, ale jakoś trzeba sobie poradzić. Dzięki wielkie za obejrzenie. Jeżeli mecz się spodobał, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, do następnego spotkania.